Dzień dobry, moi drogi, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę musiała zmierzyć się z tym. I tak pomyślałam, że w sumie poczekam kilka dni, poczekam aż się wchłonie, nie będę was tutaj straszyć, ale z drugiej strony ja funkcjonuję z tym siniakiem na co dzień, więc opowiem, dlaczego się pojawił, poopowiadam trochę o właśnie zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, które sobie robię. Postaram się też zakamuflować tego siniaka, umyję włosy, poopowiadam o pielęgnacji, zrobimy sobie razem makijaż. Więc serdecznie zapraszam. Jedziemy. Ok, pierwszą rzeczą, którą zawsze robię po wstaniu, oprócz mycia zębów, mycia twarzy, to codziennie myję włosy. Wiem, może nie powinnam, ale struktura moich włosów jest naprawdę bardzo ciężka, w sensie takim, że one są cieniutkie, pozbawione objętości i ja codziennie po prostu muszę je umyć, żeby wyglądały estetycznie. Oprócz wczorajszego dnia, wczoraj nie umyłam włosów, bo kupiłam w Rossmanie szampon Batiste, ta wersja Volume. Ja nie jestem fanką suchych szamponów, nie podoba mi się ten efekt, włosy są moje. Takie matowe, pozbawione blasku, ja widzę ten taki osad na włosach, ale postanowiłam spróbować właśnie tą markę, kultową markę suchych szamponów i właśnie tą wersję nadającą objętość i powiem wam, że wczoraj włosy moje wyglądały naprawdę bardzo dobrze i dzisiaj to jest ich trzeci dzień. Zobaczcie, objętość się w dalszym ciągu utrzymuje. One no, oczywiście nie wyglądają już na świeże, więc muszę je umyć, ale chciałam wam tylko pokazać, że no właśnie, kupiłam, wczoraj zastosowałam pierwszy raz i nawet ten efekt jest przyzwoity i rzeczywiście nie czuję właśnie tej takiej tępości, nie zostawia takiego osadu. Więc dobra, ja teraz lecę umyć włosy, jak Pan Bóg przykazał i zaraz do Was wrócę. Dobra, zostawię sobie na razie te włosy pod ręcznikiem. Wiem, że powinnam je teraz wystylizować, ale chciałabym pozbyć się tego siniaka. Więc najpierw nawilżę sobie skórę Basic Lab Emulsja, primer tonizujący emulsyjny i nałożę kilka warstw. Ma taką konsystencję. Będę robiła dzisiaj to szybko, nie będę opowiadała tak, wiecie, super szczegółowo o tych kosmetykach, bo w zasadzie każdy z nich, który wam dzisiaj pokażę, już się pojawiał w filmach. Dzisiaj pokażę wam po prostu tak, jak to u mnie na co dzień wygląda. Dobra, teraz serum pod oczy liftingujące z marki Inimini. To jest taka żelowa konsystencja serum. Może wam pokażę tutaj na dłoni. O, tak to wygląda. Ja go nakładam pod krem. Czasami nakładam właśnie to serum i na to serum jeszcze płatki, jeżeli mam więcej czasu. I serum to jest taki kosmetyk, na który powinnyśmy nałożyć jeszcze krem. Więc nie zostawiam nigdy tego serum tak o sobie, tylko nakładam krem. Ale poczekam, aż się wchłonie troszkę. To, co mi zostanie tutaj, nakładam na usta. Ok, jeśli chodzi o tego siniaka, to jest to konsekwencja mezoterapii kolagenowej. Ostatnio właśnie byłam u Kasi. Trzy tygodnie temu byłam u Kasi i robiłam laser refrakcyjny. I to jest mój drugi już laser refrakcyjny. Pierwszy miałam 2 lata temu. Nagrałam na ten temat odcinek. I ja, słuchajcie, uważam, że to jest naprawdę fantastyczny zabieg liftingujący. Rozjaśnia wszelkiego rodzaju przebarwienia, tak rozjaśnia całą skórę, napina. Słuchajcie, ja rzeczywiście widzę napięcie po tym laserze. Nie jest to zabieg przyjemny. Boli dość mocno. Skóra jest później piekąca. Ja mam wrażenie, że wiecie, wyszłam z piekarnika właśnie, bo tak skóra piecze. Sam zabieg też nie jest przyjemny. Później ona się dosyć długo regeneruje, mocno się łuszczy, więc trzeba sobie zarezerwować, wiecie, kilka dni na regenerację, ale naprawdę moim zdaniem warto, bo to jest jeden z takich fajniejszych zabiegów odświeżająco-odmładzających, takich naturalnych. Nie żaden, wiecie, skalpel ani nic takiego, tylko laser frakcyjny. Boli, jest nieprzyjemny, ale naprawdę działa. Więc to 3 tygodnie temu sobie zrobiłam i akurat nie nagrałam teraz, jak byłam u Kasi, bo nagrałam 2 lata temu, więc ten odcinek z całym zabiegiem, jak to wygląda, jak skóra wygląda przed zabiegiem, po zabiegu, bezpośrednio jak wygląda zabieg, jak się regeneruje, to wszystko jest nagrane i podlinkuję wam ten odcinek
w opisie pod tym filmem, żebyście mogły zobaczyć. A jeżeli chodzi o tego mojego siniaka, to była mezoterapia kolagenowa i też robiłam u Kasi. Wrzucę link do gabinetu, do którego jeżdżę. Jeżeli jesteście z Dolnego Śląska, to polecam. Ja nigdy nie wiem, na co pojadę. W sensie jadę do Kasi i mówię, że przeszkadza mi to, to, to czy to i ona mi tam dopasowuje właśnie zabiegi pod moją kondycję skóry i pod moje potrzeby. Więc to była mezoterapia kolagenowa, którą miałam robioną pod oczami tutaj i na czole. I powiem Wam tak, na czole widzę zdecydowanie, że te moje zmarszczki są mniej widoczne. I to jest zabieg, który nie paraliżuje mięśni, więc zachowana jest nasza mimika, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja już jestem po przygodach z botoksem. Nie twierdzę, że nie będę sobie już nigdy robiła, natomiast na razie jestem na etapie zaprzyjaźniania się z moimi zmarszczkami. I szczególnie właśnie podoba mi się to, jak skóra jest, jak są te zmarszczki, ale skóra jest zadbana. Jest taka, wiecie, nawilżona. Ja mam 42 lata, więc jeżeli ja nie będę miała zmarszczek, to będzie naprawdę dziwnie wyglądało. Więc ja już jestem po tej przygodzie właśnie z botoksem i efekt u mnie... podkreślam, że miałam robiony botoks przez pana doktora. Nie był satysfakcjonujący. Ja nie byłam zadowolona, miałam sparaliżowaną po prostu tutaj tą część twarzy. Tworzyły mi się jakieś takie dziwne tutaj rowy, w sensie takim, że tutaj miałam wszystko sparaliżowane, a policzki mi pracowały i to wyglądało po prostu tak dziwnie. Więc zaprzyjaźniam się ze zmarszczkami, tylko po prostu chcę, żeby one wyglądały dobrze. Krem, który nałożyłam pod oczy, to jest Veoli Keep an Eye on It. I to jest taka wazelinka, którą maltretuję już od wielu miesięcy, ale naprawdę bardzo lubię ten krem. W ogóle to duo pod oczy. Rano i wieczorem stosuję. Bardzo fajnie i też korektory też ładnie się na tym zachowują. Dobra, z racji tego, że miałam robiony zabieg laserowy i też wprowadziłam retinol. O retinolu opowiem Wam w innym odcinku z ulubieńcami, bo jest naprawdę bardzo fajny. Ale właśnie przez i retinol i przez ten laser stosuję krem z filtrem i to jest Daily Soft Touch z marki Purito. Ale też niezależnie od tego, czy korzystacie z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, nawilżona skóra pod okiem to jest 80% sukcesu. Uwierzcie mi, naprawdę tak jest, bo nawet jeżeli ja nie stosuję makijażu i wiecie, rano wstanę i zobaczę taką właśnie niewypielęgnowaną skórę pod okiem, to moje zmarszczki są o wiele bardziej widoczne. W momencie, kiedy ja nałożę krem, to ta skóra właśnie staje się taka odżywiona, nawilżona. Kiedy jest nawilżona, jest bardziej elastyczna. Kiedy jest elastyczna, to te zmarszczki też są mniej widoczne. Więc nawilżenie naprawdę, naprawdę gra kluczową rolę. Ja lubię te dwa produkty, które Wam pokazałam, ale nawet jeżeli ma być to po prostu krem, który używacie do całej skóry twarzy, po prostu nałóżcie sobie tutaj wieczorem grubszą warstwę i nawilżajcie skórę. Dobra, czas by było się zająć tym siniakiem i to słuchajcie, nie jest prosty siniak do zakamuflowania, bo on ma tyle kolorów. Ja sobie ten zabieg robiłam w piątek, dzisiaj mamy wtorek, czyli minęło kilka ładnych dni, no i jeszcze kilka z nim pochodzę. On będzie zmieniał swoje barwy, ale w sobotę i w niedzielę on był prawie czarny. W zasadzie był czarny. Teraz już zmienia właśnie barwy na zieloną, fioletową i różową. I słuchajcie, stosuję ten produkt, to jest NAM Smart Corrector w odcieniu takim brzoskwiniowo-różowym. On ma dość gęstą konsystencję, to jest taki, powiedziałabym nawet, że w konsystencji przypomina trochę piankę. No i ten odcień różowy będzie sobie bardzo fajnie dawał radę z zieleniami, czyli tutaj zasada koła barw. No nie będę nakładała 15 różnych odcieni, żeby wiecie, zneutralizować ten odcień, no bo nie chcę mi się tak bawić, ale ten różowy sobie całkiem fajnie radzi. Później nakładam jeszcze inny korektor, ale za chwilę Wam to pokażę. I ja go nakładam mniej więcej tu. I słuchajcie, nie wpycham korektora pod samą linię rzęs. Widzicie, zostawiam sobie miejsce od momentu tutaj wgłębienia gałki ocznej. Tam już nie pracuję z korektorem.
Oczywiście możecie nakładać sobie korektor pędzelkiem, beauty blenderem, czym Wam jest wygodniej. Dobra, to była ta łatwiejsza strona. No i lecimy z tą gorszą. Ja nie będę się nawet starała zakryć tego śniega w 100%. Ale po prostu na tyle, na ile mi się uda. Zobaczcie, już jest dużo lepiej. I teraz jeszcze doklepię palcem dodatkową warstwę. Niestety ja mam taką urodę, że praktycznie każda iniekcja kończy się u mnie siniakami. Więc ja mogę być pewna, że jeżeli jadę na tego typu zabieg, to później tydzień będę się musiała borykać właśnie z jakimś siniakiem. Dobrze, i teraz to wygląda już całkiem nieźle, ale ja na to nakładam jeszcze jeden korektor. I wcale nie jakiś super jasny, odcień 26 z Claresy High Cover Lover. Zobaczcie, on ma odcień praktycznie identyczny jak moja skóra, może nawet troszeczkę ciemniejszy, bo tutaj zasada im jaśniej, tym lepiej. Wcale nie jest dobra. Jeżeli nałożymy zbyt jasny korektor, to po prostu to zasinienie wyjdzie nam spod tego korektora. I zostawiam do odparowania. To jest ważne, żeby ten korektor właśnie odparował i wtedy stanie się troszeczkę bardziej kryjący. I ja też nie wybieram właśnie takiej pasty, takiego gęściocha, mocno kryjącego korektora, bo ta struktura siniaka, w sensie skóra na siniaku, ma troszeczkę inną właśnie strukturę. Ta struktura pod wpływem takich gęstych konsystencji, ona wychodzi i wygląda bardzo niefajnie, więc ja się staram jednak trzymać tych lżejszych, no ale właśnie przez to, że ten korektor odparuje i troszeczkę zgęstnieje, to pozwoli mi uzyskać trochę mocniejsze krycie. Nie pozwala mu zastygnąć w 100%, bo wtedy nie rozblenduje, ale tak wiecie, momencik. I robię to delikatnie, żeby nie uszkodzić sobie tego korektora, który mam pod spodem. Teraz to tak zostawię, chciałam jedynie przykryć tego sińca i muszę zająć się włosami, bo one wyschną mi zupełnie pod tym ręcznikiem. Dobra, i po umyciu moje włosy wyglądają w ten sposób. Zobacz, one już są tak długie, w ogóle krzywe. Jutro idę do fryzjera, żeby podciąć końcówki. Ale zaczęłam od jakiegoś miesiąca albo nawet dłużej stosować wcierki i robię to naprawdę skrupulatnie, robię to codziennie. I mam kilka, używam na zmianę. To jest Anven Grow Me Tender, to jest chyba najbardziej popularna wcierka, jaką możecie gdzieś tam zauważyć w internecie. I zauważyłam, słuchajcie, że naprawdę po właśnie stosowaniu wcierek one rosną szybciej i są bardziej gęste, ale robię to naprawdę systematycznie, robię to codziennie. I tak, jeżeli chodzi o tą wcierkę, to ona jest mega intensywna. To jest tak mocno rozgrzewająca wcierka, że jeszcze nigdy takiej tak mocno właśnie rozgrzewającej nie miałam. Więc jeżeli macie wrażliwą skórę głowy, no to uważajcie, bo ja czuję tak intensywne ciepło po nałożeniu właśnie tej wcierki. Druga rzecz, muszę Wam to powiedzieć zanim sobie psiknę, słuchajcie, bo właśnie drugą rzeczą jest to, że ona jest strasznie dusząca. Ja sobie psikam. Znaczy tak, nabieram powietrza, psikam i uciekam z pomieszczenia, w którym sobie aplikowałam ten produkt, bo nie mogę oddychać. No dobra. I robię sobie taki jeszcze delikatny masaż. I naprawdę, słuchajcie, jak włożę sobie włosy tak, włożę dłoń we włosy, to czuję, że ich jest od nasady znacznie, znacznie więcej. Ale tak jak powiedziałam, ponad miesiąc, ja tak sporo właśnie skupiłam się na wcierkach i na razie zauważyłam, że one po prostu szybciej rosną i tak jak właśnie włożę dłonie, to jest ich trochę więcej. Dobra, więc rozgrzewająco śmierdząca wcierka na dzień dobry. Później Inside Styling, kultowy już produkt u mnie na kanale. To jest taki delikatny tonik, który z jednej strony wygładza, ale z drugiej też bardzo fajnie podnosi włosy od nasady.
i to są kosmetyki, które nakładam codziennie. Muszę Was ostrzec, że ten produkt ma alkohol w składzie, więc jeżeli nie lubicie alkoholu w produktach do włosów, to ten ma na drugim miejscu chyba. Tak, alkohol denat. No i na koniec, to jest nowość, którą kupiłam też w Rossmanie. Na razie sobie testuję. To jest naturalny spray wygładzający. Użyłam dopiero 2 razy, dzisiaj będzie razem z Wami 3. Spray ekspresowo wygładza i nabłyszcza włosy na całej ich długość. Formuła aktywizowana za pomocą ciepła suszarki wytwarza wokół każdego kosmyka niewidoczną wodoszczelną osłonę, która skutecznie chroni włosy przed utratą wilgoci oraz ogranicza ich przesuszania się. Też bardzo mocno ziołowo pachnie. Mi chodzi o to, żeby one były gładkie, ale jednocześnie nie pozbawione objętości i żeby te baby hairs nieco przygładzić. Dobra, i teraz muszę wystylizować włosy. Dzisiaj mam ochotę na taką fryzurę, wiecie, gładką z przydziałkiem na środku. Będę suszyła wszystkie włosy do przodu. Jeżeli tego nie zrobię, to one tak naturalnie mi się, widzicie, unoszą i ten przydziałek nie wygląda za fajnie. Ja zresztą mam, zobaczcie, mam dosyć wysokie czoło, ono jest kwadratowe i ja bym chciała te włosy jednak skierować do przodu i żeby ta grzywka sobie tak ładnie tutaj opadała, ale do tego, żeby właśnie tak się stało, muszę je skierować do przodu. Ciepłym powietrzem najlepiej. O, i one już idą, widzicie? Są bardziej płaskie i idą tutaj naprzód. Na razie je schowam. I podniosę objętość z tyłu. Dobra, to jeszcze nie koniec. Bo chciałam Wam pokazać właśnie tylko tą objętość. Ich jest wizualnie więcej i też fizycznie jest ich więcej. Wiecie, jak ja sobie włożę tutaj tak rękę we włosy, to czuję, że no, że po prostu jest ich tutaj dużo. Więc raz, i kosmetyki, które nadają objętość, i dwa, właśnie te wcierki. Zobaczcie, o, to wszystko tutaj, to o, wszystko tutaj, to są moje nowe włosy. Tu mam wichra, nigdy nie wiem, w którą stronę te przednie włosy chcą iść, czy w jedną, czy w drugą. No i co? I teraz, żeby trochę przygładzić te baby hairs, suchy olejek. Raz, muszę dobrze nacelować. Nie przesadzam, żebym nie miała przetłuszczonych włosów. O, zobaczcie, pięknie. On i wygładzi, i nabłyszczy, i właśnie uliża. Na szybko brwi. Wyczeszę sobie żelem z AA Wings of Color. I pisak z Nyxa. No ja nie wiem, co z tym przydziałkiem. Chyba jednak ten kosmyk chce iść na tą stronę. Nie. On rośnie tak centralnie na środku. Nie, ani w tą, ani w tą. Dobra, tak zostanie. Słuchajcie, podkład, który chciałam Wam dzisiaj pokazać, to jest FOMO Care. Zostawiłam sobie opakowanie, żeby przeczytać Wam, jakich efektów możemy się spodziewać po zastosowaniu właśnie tego specyfiku. To jest marka, którą dostałam w Rossmanie na tych półkach podkładowych, powiedzmy. I to jest ta marka, która produkuje odżywkę do brwi i rzęs For Long Lashes, z tego co kojarzę. Ta sławetna odżywka, którą notabene bardzo długo stosowałam i byłam zadowolona z efektów, ale wiem, że cieszy się bardzo, bardzo kiepską opinią. Dobra, na razie nie stosuję, moje rzęsy są naturalnie już krótkie od długiego, długiego czasu. Dobrze, ale co tu jest napisane? Perfect Touch, ja mam w odcieniu 103, najciemniejszy, są tylko 3 do wyboru. Bardzo jasny, taki neutralny, ale wszystkie mają ładne zabarwienia, takie beżowe. No i właśnie ten 103 najciemniejszy. Perfect Touch to profesjonalna linia do makijażu, dzięki której osiągniesz ultra doskonałe efekty. Innowacyjna formuła kryjącego podkładu rozświetlającego zapewnia natychmiastowe działanie na 4 poziomach.
Match dopasowuje się do skóry, gwarantując naturalny efekt. Cover zapewnia natychmiastowy retusz, idealnie kryjąc niedoskonałości. Czy tak idealnie, to nie wiem. Glow delikatnie rozświetla. Dobra, nie testowałam go właśnie w takich warunkach, wiecie, studyjnych, tylko nakładałam po prostu jako taki regularny podkład na co dzień. Odcień 103. On jest troszeczkę za ciemny dla mnie, ale ten, słuchajcie, środkowy naprawdę był tak jasny i stwierdziłam, że nie, ja już nie chcę mieć za jasnych podkładów, bo wszystkie ostatnio, co wybieram, i korektory, i podkłady wybieram za jasne, więc jeżeli trzeba będzie, to po prostu trochę sobie rozświetlę. Zobaczcie, i ta formuła jest trochę bardziej gęsta, bardzo kremowa. Super mięciutko się rozkłada na twarzy i wygląda naprawdę turbo naturalnie. Tutaj będę uważała, żeby sobie nie uszkodzić tego, co już mam nałożone. Taką cieniutką warstwą przykryję sobie jeszcze tego siniaczka. Siniora. Dobra, kolor mógłby być bardziej dopasowany. Są tylko trzy odcienie, więc to jest na pewno minus. Wykończenie ma plastyczne i naprawdę super długo się utrzymuje. Nie wiem, czy jest to krycie perfekcyjne, ale na pewno jest bardziej niż zadowalające na dzień. Dobra, teraz wiecie korektor Stars from the Stars w odcieniu 03. To jest ten odcień jaśniejszy. Bo chciałabym troszeczkę zneutralizować ten róż, który wcześniej nałożyłam. To jest bardziej rozświetlacz niż korektor i nałożę go też tutaj, żeby zneutralizować ten za ciemny podkład. Ja pewnie i tak dzisiaj założę golf, więc ten lekko przyciemny podkład nie będzie się tak mocno odcinał. Wzięłam tutaj ze sobą swoją podręczną kosmetyczkę, a że byłam na wyjeździe weekendowym, to po prostu pokażę Wam dokładnie tak, jak ten mój makijaż dzienny wygląda. Paletka Desi bronzery w kremie. I zrobię to tym razem gąbką. Puder pod oczy My Secrets Under Eye. Nie chcę nałożyć za dużo pudru tutaj na to miejsce i delikatnie tak nie omiatam, żeby sobie nie wymieść tego korektora, tylko tak dotykam, żeby utrwalić to, co jest tutaj nałożone. I teraz większym pędzlem, tym samym pudrem, przypudruję sobie całą twarz. Nie nakładam różu w kremie, bo już nie chcę nakładać dodatkowej warstwy jeszcze czegoś tutaj. Róż H&N i stylizację, tylko tutaj te świeże odcienie. Dobra, i oczy, tak totalnie na szybko. Kupiłam ostatnio cień w kremie z marki Maybelline w odcieniu 35. Są to cienie ponoć, które są niesamowicie trwałe. To jest takie brązowe złotko, po prostu. A ja bardzo lubię tego typu produkty, czyli cienie w kremie w makijażach dziennych. Bo wiecie, nie trzeba się napracować. One się pięknie blendują, ładnie utrzymują, mam nadzieję. I mogą też działać jako baza pod inne cienie. Ładny ten kolor. I tutaj na wewnętrzną część powieki nałożę sobie też cień w kremie z Inglota. On się nazywa Aquastic w odcieniu 12. I brązową kredką przyciemnię sobie teraz linię rzęs. Pędzelkiem tutaj wszystko ładnie rozdymię, żeby nie było takich ostrych granic. I też trochę tej kredki na dolną linię rzęs też rozdymię. I na koniec mój ulubieniec od kilku tygodni, Stars from the Stars, maskara w odcieniu brązowym. No właśnie, ja nie używam odżywek już od wielu miesięcy, ale ta maskara całkiem fajnie sobie radzi z wyciągnięciem tych rzęs i takim ładnym pogrubieniem. Oczywiście nie rozmazuje się, nie kruszy, nie odbija na górnej powiece. No to jest warunek do tego, żebym poleciła Wam jakąś maskarę. A zwieńczeniem jej wszystkich benefitów jest cena.
Więc wiecie, nic dodać, nic ująć. I ten odcień brązowy też jest bardzo ładny. Dobrze, moje drogie, kończymy. Wskoczyłam w sweterek, ostatnio swój ulubiony. To jest ten sweter z H&M-u, z domieszką kaszmiru. Założyłam też kolczyki, o które bardzo często pytacie, czy tutaj, czy na Instagramie, więc wrzucę w opisie linki do wszystkich rzeczy, zarówno te, co mam na sobie, jak i kosmetyków, które dzisiaj Wam pokazywałam. No i tak to ostatnio u mnie wygląda. Nie zakamuflowałam w 100% tego siniaka, ale wygląda to już znośnie. Wiecie, nie zależy mi jakoś tak strasznie na ukryciu, zakryciu tego siniaka. Jakby to jest normalna sprawa, ja się tego nie wstydzę, ale też nie chcę, żeby wychodząc do ludzi, pierwsze, na co zwrócą uwagę, to jest po prostu ogromny czarny siniak pod moim okiem. Więc mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Jeżeli tak było, będzie mi super przyjemnie. Oczywiście, jeżeli zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.